mecz był bardzo ważny, no myślę, że za 6 punktów, bo gdybyśmy ten mecz przegrali, no to byłoby ciężko kolejny mecz zacząć i wygrać, także naprawdę dla nas bardzo ważne zwycięstwo i fajnie, że to rozpoczęliśmy wygraną pierwszą w domu, także na pewno cieszą te punkty. Podeszliśmy z dużą pokorą do tego spotkania. Nie możemy mówić tej lidze o łatwych meczach, szczególnie dla nas, kiedy bodajże wczoraj albo przedwczoraj oglądałem mecz Strzelec Opolskich i z Lublinem i spojrzałem w tabelę na Polsacie Sport i mamy ostatnie miejsce, więc nie możemy w żaden sposób cwaniakować i kozaczyć, że jesteśmy dobrą drużyną, bo dobrą drużyną byliśmy w okresie przygotowawczym. Na pewno za te sparingi nikt nam tutaj punktów nie da. Na chwilę obecną wracamy po koronawirusie i borykamy się z tym, z czym boryka się praktycznie cała liga. Nie wierzę w jakieś siatkarskie szczęście, to jest po prostu brak konsekwencji. To tak nie może być, że my wygrywamy seta, prowadzimy, jest kontrola, a tak naprawdę jej nie ma, bo seriami w końcówce, że trzeba pokazać tak naprawdę swoją wartość, bo to te końcówki decydują. Możemy przegrywać cały set do 20, ale to końcówka trzeba wygrać. Możemy wygrywać 20-10, co z tego, że graliśmy pięknie przez cały set czy pół. Mamy w końcówkach, w najważniejszych momentach pokazać, co potrafimy, a tego dzisiaj zabrakło. Też mam takie odczucie, że ten pierwszy na pewno nam dużo pomógł jako drużynie złapać pewność siebie, bo wiedzieliśmy, że będzie ciężko po prostu, tak? I tym bardziej taki set, który czujemy, że nie gramy dobrze, i wyszliśmy naprawdę z opresji ciężkich, trochę błędów Solęcina, naszej dobrej gry. Wytrzymaliśmy tą końcówkę i fajnie, że się udało tego seta wygrać i cały mecz. Nie jest tak, że siedzimy i patrzymy w tabelę meczową, no bo to mówię, nieważne jak się zaczyna ligę, ważne jak się kończy i bardzo bym chciał, żeby w maju to miejsce było zdecydowanie wyższe i tak jak powtarzam, no taką mam drużynę, że powinniśmy walczyć z każdym i na pewno się będę tutaj utrzymywał, ale na pewno te kilka ostatnich spotkań, gdzie przegraliśmy z drużyną z Częstochowy i z Kluczborka, troszeczkę lepszy mecz z Wrocławiem, no pokazuje, że na chwilę obecną ciągle szukamy tej formy i na pewno ten czas, kiedy dobrze graliśmy w przygotowaniach, musimy oddzielić mocną krechą i skupić się na lidze, bo na chwilę obecną no nie prezentujemy tego, czego ja oczekuję od chłopaków. Oczywiście no nie będę tu w samych negatywach mówił, cieszę się bardzo z tych 3 punktów, to był naprawdę trudny mecz, szczególnie pierwszy set, gdzie przegrywaliśmy bodajże 6-7 punktami, udało nam się może wygrać to lotka. No wygraliśmy to spotkanie, więc chłopaki pokazali fajną siatkówkę w tych kluczowych momentach. Można powiedzieć, że szala przechyliła się na naszą stronę i wynosimy w końcu 3 punkciki, je dopisujemy. Mówię, no szczególnie cieszy, że wygrywamy u siebie. Szkoda, że nie gramy dla kibiców, no bo żyjemy w takich czasach, ale wiadomo, wynik idzie w świat i nikt nie będzie mówił za 2 tygodnie i patrzył, że mecz był słaby czy brzydki. No liczą się 3 punkty i to jest to, że pokonujemy Sulęcin. Myślałem, już jesteśmy, jeżeli chodzi o drużynę AGH Kraków, w środę 17. Ja już jestem tam i bardzo bym chciał dopisać kolejne 3 punkciki. Kraków bardzo mocny zespół z bardzo dobrym trenerem i wierzę, że będzie naprawdę lepszy mecz, jeżeli chodzi o poziom, a wynik podobny. Jestem bardzo niezadowolony, bo uważam, że nie wykorzystaliśmy swoich szans i po prostu jest mi bardzo, bardzo szkoda tego meczu, bo uważam, że byliśmy lepsi i w pierwszym secie, i w drugim. Jakieś dziwne serie nam się przytrafiały, po prostu to nie przeciwnik zagrał jakoś bardzo dobrze. To my zagraliśmy słabo, jeszcze raz to podkreślam, zagraliśmy słabo po prostu.